Okej, słuchajcie, chłop nam pomógł to dotargać tu. Tak to wygląda. Ciężkie wpiernaty, nie Filip? No, ciężkie. Zobaczcie, będziemy go testować w basenie. W takich fajnych okolicznościach przyrody. Natomiast teraz użyjemy oto takiego noża. Żeby zrobić unboxing kajaka od was. Dzięki wielkie każdemu z osobna za to, żeście się na to zrzucili. No rewelacja. Zobaczymy jak to wygląda. Pierwsze zobaczcie cięcie. O, już widzę. Tu będzie naklejeczka morskiej ekipy. Ciśniemy dalej. Co tu jest? Żeby czegoś nie przykroić. O. Dobra, tu coś mamy. Fajny nóż, ostry. O, żeż. A tu trzeba uważać, sznurki jakieś. Kurczę, myślałem, że będzie troszeczkę jaśniej, ciemniejszy, że będzie więcej elementów ciemnych. W końcu kajak morski, nie? Dobra, dobra, to ciśniemy dalej. Tu pewnie jest siedzidełko. Zobaczmy. Nie, zobaczcie, to jest napęd. Ale bajeczka. Ty, no to to jak hantelkę można używać. Z 10 kg to waży. Łącznie, ponoć, nie wiem, tam gdzieś tam w instrukcji czytałem, że 10 kg. No i dobra, czyli tak. Tu się kręci. Wygląda grubo. Czemu taki napęd, a nie ten napęd, ten taki jak kaczka? Bo ten napęd jak kaczka jest na łańcuchu. A pływamy w morzu i będzie to wszystko rdzewieć. Mam nadzieję, że po prostu to jest na tyle, zobaczcie, uszczelnione. Tu się kręci. Na tyle uszczelnione, że po prostu nie będzie tego rdza brać. Widziałem zdjęcia gdzieś tam, wiecie, na oceanie, że też to używają. No skoro im to się sprawdza, to myślę, że nam się też sprawdzi. Natomiast sam taki napęd, żeby wam nie skłamać, 1000 zł? Jakoś tak. No, cenę macie tam u góry. No grubo. Lecimy dalej. Zobaczcie, wiosło tradycyjne. Nie jakieś mega drogie, bo to nie o to chodziło. Jakieś, wiecie, karbonowe. Chyba ok. Nie pęknięte, to najważniejsze. Da się je złożyć tylko w jeden sposób. Nie, przepraszam, są dwa, zobaczcie, sposoby. Mamy tak, czyli ten profil jest inny. Zobaczcie, trzeba przykręcać. Albo normalnie się przykręca tu, to mamy równo, albo jeszcze w trzecie, to wtedy mamy na odwrót ten profil. Fajne, lekkie wiosło, luzik. No i to jest to. Myślałem, że to siedzidełko było w tym worku, w tym kartonie, a mamy je tutaj. Tak to wygląda. Ogólnie wam powiem, wszystko spoko zapakowane. Gość, co to przywiózł, też taki w miarę ogarnięty. Spróbujemy to wsadzić, chyba jakoś tak. Zobaczcie, tutaj mamy na wędki, że wsadzamy wędki, nie? Tu jest od steru, zaraz to podciągniemy. Chyba trzeba luknąć, wiecie, do instrukcji, żeby czegoś nie spierniczyć, bo za chwilę na tym usiądę i coś pęknie, nie? Zobaczcie, jest takie przykrętełko, się przykręca ładnie i teraz już wiem, o co chodzi, że takie przykrętełko jest i no tak to wygląda. Tutaj zerknijcie, albo tu, zobaczcie, tu pyk, jest takie metalowe. Tu mam chyba coś zrezygnować, ale powinien to cofnąć, żeby to się działo na tym metalowym. Właśnie tam. Czyli powiedzmy, że jak moje 100 kg tutaj będzie, to tragedii chyba nie będzie. Chyba, że się po prostu utopimy i wtedy, wiecie, musimy chyba zacząć zbierać na kamizelkę ratunkową, bo mnie żona nie puści na tą naszą wyprawę. Trzeba jakoś wyplątać. No w sumie można by było to odhaczyć, nie? Te zahaczki od razu wam powiem takie sobie, nie? Plastik, a może da radę. Tam w tle słychać moją żonkę, bo ona tutaj siedzi też i dyskutuje, ale fajnie, rodzinnie. I co mamy? Zobaczcie. Jest takie coś.
tutaj leżało takie coś, luzem. No kurde, bym się mogło zgubić, wam powiem, ale jakby się zgubiło, to wiecie, jakaś mega tragedia by nie była. Dobra, jest zawleczka, słuchajcie, tak to wygląda. I mamy teraz takie sznurki, nie? I te sznurki prowadzą do... Chyba tu. Aha. Dobra, czyli... jedziemy dalej. Słuchajcie, to nie jest, zobaczcie, takie proste, nie? Mi się wydawało, że... Myślałem, że będzie bezobsługówka taka totalna. Ale nie. Panie, zobaczcie, wszystko trzeba robić raczej samemu. Już widzę, że przez te dziurki bankowo będzie woda wlatywać, nie? No nie wiem, czy... Na pewno nie za dobrze, że woda będzie wlatywać, ale zobaczymy. Spróbujemy to... O, pyk, pyk. I teraz teoretycznie to powinno być prosto. Jak to zawiązać, nie? Teraz, żeby to było... Nie jest prosto, bo to się tutaj nam skrzywiło. Teraz jest prosto. Dobra. Spróbuję to związać. Dobra, tak na szybko to zrobiłem, ale zobaczcie, już tutaj widać, że to tutaj odpada. Tak na słowo honoru wciśnięte. Podejrzewam, że jak pomacham tym, to odpadło. No okej, teoretycznie może byłoby tutaj posmarować to jakimś silikonem, wsadzić, chyba tak zrobimy. Zawsze to jakieś drobne zabezpieczenie, żeby było, żeby mniej wody się lało do środka, nie? Teoretycznie powinno być szczelne, otworzymy. Jakaś guma jest, uszczelka. Słabo, natomiast zobaczcie, jak się woda naleje, teoretycznie powinna spłynąć, nie? W środku mamy co? Mamy takie coś. A to się zgubi na morzu bankowo. I mamy jeszcze zamknięcie do tylnej grodzi. I takie coś, o. Takie coś udało mi się wyżebrać od nich. Chyba to powinno tu wejść. A, tu się naciska coś. Ale ja nie jestem 100% pewny. I wam powiem jedną rzecz. Siedźcie sobie tam i się wychylcie tutaj do wędki, nie? Tragedia, co? Od wiercenia dziurek. Dobra, sprawdzimy. Dobra, okej. Okay. Będę w stanie to odkręcić sobie, gdzie indziej to przykręcić. Także tragedii nie ma. Natomiast powiedzmy, można byłoby to też wykorzystać do trzymaczki od GoPro, żebyście widzieli całą akcję. Dobra, no i teraz to, nie? To się jakoś tak wsadza, o, pyk. Po co? Po to, że jak wrzucimy cokolwiek, żeby nam te śmieci nie leciały przez cały kajak, bo to tutaj tak zajrzy. To tutaj widzimy ten cały kajak i patrzę, że coś jeszcze jest. O, zobaczcie, takie ustrojstwo jest. To jest tutaj do tego. O, i coś jeszcze? Kolo! Nie, to chyba wszystko. Potem się skumamy po dwóch latach, że coś jeszcze było, nie? Ale okej. Okay. Zamykamy ten biznes, pyk. Teoretycznie jest spoko. Tu mamy tą zatyczkę taką z tyłu. Ja wam powiem szczerze, na słowo honoru. Jak będzie przewrotka na morzu, to odpadnie pierwsze, nie? A nie odpadnie. Ale zobaczcie. No teraz nie odpadnie. Teraz można przewrotki na morzu robić. Tak jest, żona? Tu mamy mocowanie do silnika. Tu można zamocować sobie taką rurę. I wtedy na przykład mieć silnik lub dodatkowe bojki, jakbyśmy się naprawdę bali o to, że się gdzieś przewrócimy na tym morzu. Spoko sprawa. Okej, okay. Zanim usiądę, to zobaczymy sobie, jak to jest tutaj zbudowane. Zobaczcie, tutaj teoretycznie jakby nie mieć napędu, tak tylko wsadzane, natomiast zobaczymy, czy da się pogodzić to, że jest napęd z tym, że mamy tutaj, zobaczcie, taką przestrzeń na chyba jakieś dodatkowe gadżety typu jakieś przynęty. To tak, muszę powiedzieć, dosyć słabo zrobione. Zobaczcie, tu mamy takie wycięcie. A to wycięcie może tu gdzieś pasuje? Nie, no zobaczcie.
No dosyć. Albo coś źle robię. A nie, bo to trzeba tak mocno wsadzić. A dobra, okej. Okay. Czyli mocno wsadzamy. Zobaczcie, tu się robi taki myk. Myk. I teoretycznie jest okej. Okay. A tutaj co? Browarek nie na morzu, nie pijemy. Nie pijemy. Ale zobaczcie, jest otwór, czyli tutaj wchodzi na pewno napęd. Lecimy z napędem. Uwaga, żeby czegoś nie spierniczyć. Myślę, że na sam początek to trzeba wsadzić tutaj te zoweczki. A ten element wydaje mi się, że nie jest aluminiowy. Może mi się wydawać. A wiecie, jak nie jest aluminiowy, to będzie nam rdzewieć, nie? Ja już też się starałem wszystko, żeby było aluminium, bo wiecie, jak to jest na morzu. O. Tu mamy taką zawleczkę i teraz teoretycznie to wchodzi tam. Teoretycznie, bo nie jesteśmy na wodzie, nie? Wpierniczymy go potem do basenu, to będziemy wiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Natomiast teraz możemy spróbować tylko tyle zrobić. Podnieść to delikatnie, o. Bo tak to wodujemy, nie? Na plaży. To on jest u góry. Musimy to odczepić. Wyciągnąć. Wsadzamy, zobaczcie, to tak. Ciach. Tu mamy jeszcze takie chlapadełko, żeby nam nie chlapało, nie? I wtedy, jak jesteśmy na wodzie, no to to wchodzi w tą szczelinę. No i wtedy możemy sobie z powrotem tutaj to wsadzić, ładnie ciachnąć. Tu mamy jeszcze, zobaczcie, takie zabezpieczenie dodatkowe. No i tyle. I to by było ok. Spróbujemy tak zrobić, żeby się nic nam nie rozwaliło. I przykręcimy pedały. Dobra, słuchajcie, no wygląda to w miarę komfortowo. Nie chciałbym się znaleźć na wodzie, jak jakiś, wiecie, szybko ucie, ta 1000 koni przypłynie obok, nie? No i tak, myślę, że ogólnie ok. Kwestia, gdzie to wiosło trzymać. Widziałem, że gdzieś jakoś tak mają to heftnięte. A, jest, zobaczcie, takie coś jest. O, pyk jest jedno. Ale czemu tylko jedno? Czemu tylko z jednej strony? O, z drugiej strony znalazłem takie coś. Chyba tutaj. Od tego, dobra. Może takie jedno starczy. O. Nie, spoko. Chyba jest ok. No dobra, słuchajcie. Wygląda grubo, nie? Żeby przetestować ten napęd, musimy to wrzucić do basenu. Ale do tego będzie potrzebna żona i moja córka, więc zapraszam serdecznie. To jest ciężkie! O, ja pierniczę. No, nagrywaj mnie, wejdę. Ja chcę wejść, ja pierwsza. Ej, poczekajcie! Jest? Dobra, to siadaj. Jak? Słuchajcie, burta, zobaczcie, wysoka. Zobaczymy, jak ja usiądę. Jak to będzie z tą burtą, bo na razie to mamy takie, no 25 cm myślę, że jest. Może 30. Zobaczymy, jak tam z wypornością, jak będzie 100 kg zamiast Tomka. Ile ty ważysz, Tomek? Chciałem popłynąć. Tak jest, ale myślę, że tutaj wodować będzie silnik Filip, bo Filip ma co? Większe prawa. Tak, większe prawa. Dobra, Tomek, schodzisz, albo go zrzucimy, co Filip? Nie. To też jest plan. To też jest plan, ale natomiast myśmy dopiero co nalali tą wodę, także ona tam ma chyba 10 stopni, więc lepiej nie. No, ale trzyma się dosyć spoko. Dobra, Filip z tą ręką zaraz się załaduje. Mam nadzieję, że no nie wpadnie, bo chyba ten gips nie może raczej nasiąknąć. Raczej. Dobra, Filip, będziemy wodować ten napęd. Zrobimy tak, podniesiemy to. Właśnie, weź to odczep. Wyciągnij, teraz wsadzimy to z powrotem. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Zobaczcie, woda. Ale nie powinna się nalewać. Wsadźmy ten napęd. O, było to ciężko. No i zobaczcie, to ustrojstwo tak w sumie będzie pływać pewnie w wodzie. Ale dobrze, bo nie będzie nam od śruby pryskać. Dodatkowo mamy coś takiego. Jeszcze weź tym już zrób, żeby było ok. Dobra. I teraz przyrzucimy sobie, weź odkręć, zobacz to, z tamtej strony. Odkręcamy. I na spokojnie. No. Dobra, weź nogi sobie wsadź. W pedały wsadź nogi, żebyś wiedział, jak daleko, nie? Za blisko? Dalej? No, trochę dalej. Dobra. Już? Tak, spoko. Dobra, to jeszcze twoje dalej, bo jest krzywo. Okej. Okay. Dobra. On wyrywa. No. Kurna, ja nie utrzymał mnie na ręką.
Poczekaj, zobaczymy jak to wygląda pod wodą, nie? Okej, okay, kręć. Mocno. No nie da rady, nie da rady. Dobra, jak Filip kręcił, to słuchajcie, do przodu zdecydowanie mocniej płynął, także pewnie profil śruby jest taki, że do przodu ma wyrywać naprawdę mega mocno. Nie da się jedną ręką trzymać. Natomiast no, do tyłu to, to tak na lajcie. Filip, rozwalisz ten ster. No, no takie mamy warunki, nie? Ale słuchajcie, przetestowany, nie? Na wodzie, to się liczy, nie? Zaraz po rozpakowaniu. Tutaj mamy, zobaczcie, taką burzę. Chodź tu bliżej. Aż odpłynął mi, dobra? Okej, okay, i teraz zobaczcie, i tu mamy ten nasz ster taki. No weź to spuść. Puść po prostu. Wpadło do środka. I teraz po drugiej stronie masz, no wiosło sobie położyłeś. Wiosło wrzuć do wody. Wrzuć do wody, okej? Okay? I tam masz właśnie to od steru. To? Tak, o. Fajnie. Zobaczcie, także można sobie płynąć i tak sterować, no bo wiadomo, jak będziemy mieli, słuchajcie, pedały, nie? To chcemy mieć ręce wolne, czyli będziemy spinningować prawą ręką, lewą możemy sobie tutaj tą monetkę, no nie gazu, tylko gdzieś tam tego steru sobie robić, a wiecie, a pedałami sobie delikatnie kręcimy, więc myślę, że może być fajny sprzęt nad to nasze morze. Może być fajne morze, no właśnie, właśnie. Zobaczymy, czy to jest niezatapialne, będziemy robić też test przewrotki. Ale to chyba nie dzisiaj, wiecie, bo woda ma naprawdę 10 stopni, dopiero co zatankowana. Słuchajcie, dobra, spoko, wiosło to wiosło. Większość kajaków ma wiosło, więc spoko, nie? Już mam wodę w kajaku. Bo ma takie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, takie wyloty tej wody. Daj Filip kamerę. Rzuć. No. O, widzicie, udało się. Zobaczcie, ma takie wyloty. No. I tu mam wodę. Skarpetki oczywiście wędkarskie rybne, nie? Dobra, czyli tutaj jest woda, czyli to wychodzi na to, że jestem po prostu gruby i... no i ta burta się przydała, zobaczcie, że ona jest taka wysoka. Spróbujemy teraz tak na crazy, na maksa. Ja będę próbował płynąć, Filip będzie tam trzymał. A ja będę dawać czadu do przodu, zobaczymy jak tam ta śruba się zachowuje w ekstremalnych warunkach, tak na maksa się ciśnie. Pocisnąłem dalej siedzenie i teraz taka ciekawostka, bo się bardziej wyrównało to. Ten poziom wody, czyli tak jakby był bardziej wyważony, wiecie, jak siedziałem mega z przodu, to ten czubek przód tego kajaka po prostu szedł do wody, a teraz jest ok. Jakbym miał tak powiedzieć, czy czuję się na nim bezpiecznie, powiem średnio, nie? Jak się łowi belony gdzieś chociażby na zatoce i ta falka jednak jest, no to słuchajcie, jednak trochę się buja, nie? Trochę się buja. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie? Jeszcze tak, Filip, przytrzymaj mi ten przód jego. Ja zobaczę, czy jestem w stanie tak sobie na lajcie wstać. O, powiedzmy, że coś takiego zrobić. I zaglądnąć, pociśnij, żeby się nie trzymał na tym. O właśnie, tak musisz trzymać. Dobra, czyli jestem, powiedzmy, coś... Zobaczcie, no się chwieje. Żebym po prostu myślałem, że do tego, żeby zajrzeć, nie? Myślę, że się da. Okej. Okay. No dobra, takie pierwsze koty za płoty, zobaczymy jak zamontować tą kamerkę, żebyście widzieli jak najwięcej, co wiecie, żeby to było na jakimś takim ale wysięgniku, żeby było widać jak łowię, jak tutaj holuję te ryby, mam nadzieję, że dużo, jak zobaczymy też z echosondą, jak to wszystko tutaj ugryźć, żeby to też wszystko, wiecie, było mega ciekawe. Chciałem to zrobić. Okej, okay, zobaczcie, taki kajaczek ufundowany przez Was, dzięki wielkie. Myślę, że ten czwarty sezon zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo ciekawie, myślę. No i teraz zostało mi tylko zamontować tą kamerkę i będziemy pływać, mam nadzieję, po morzach i oceanach. Cześć!